W dzisiejszym filmie zobaczycie nowości, a także rzeczy z nowych kolekcji, jakie kupić można w sklepie Pepco. Wśród nich będą także akcesoria letnie, podróżne i ogrodowe. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwację, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. To, co widzicie teraz, to podwójna, zamykana fotoramka o wymiarach 10 i 15 cm każda. Cena to 20 zł. Jest także naścienna ceramiczna dekoracja w kształcie jaskółki za 15 zł. Nowością jest także taka właśnie osłonka na doniczkę. Ceramiczną dekoracyjną osłonkę kupić możemy za 30 zł. Wymiary podane są powyżej cen. Teraz zobaczmy na następne rzeczy z kolekcji egzotycznej. We wcześniejszych moich nagraniach mieliście okazję zobaczyć już niektóre rzeczy z tej serii. Dzisiaj obejrzymy jeszcze kilka. Cena pufy w egzotyczne wzory to 130 zł. Pufa dostępna jest w jednym, charakterystycznym dla kolekcji wzorze. Tak właśnie prezentuje się w całości. Wśród nowości są także kubeczki, na przykład ten, który właśnie teraz widzicie. Ceramiczny kubeczek w środku jest biały, pomarańczowy i wzorzysty na zewnątrz. Ma pojemność 230 ml, kosztuje 4 zł. Ten rodzaj kubeczka dostępny jest w kilku kolorach. Zielony kubeczek ma tą samą pojemność i cenę co poprzedni. A oto następna rzecz z kolekcji egzotycznej. Jest nią drewniana dekoracyjna taca z charakterystycznymi dla kolekcji wzorami. Taca ma wymiary 48 i 24 cm, kosztuje 45 zł. W tej kolekcji znajdziemy także drewniane miski, większą i mniejszą. Każda z misek ma naturalne kolory na zewnątrz, wewnątrz jest wzorzysta. Duża miska ma średnicę 24 cm, kosztuje 45 zł. Aby zobaczyć więcej rzeczy z tej kolekcji, zapraszam do poprzednich i następnych moich filmów. Tymczasem przejdźmy do następnych nowości. 40 zł kosztuje widoczny teraz materac na krzesło ogrodowe. Tak jak napisane jest na metce, podkładka na krzesło ma wymiary 43 i 111 cm. Wśród rzeczy podróżnych jest także rozkładana mata plażowa. Taka jak ta ma wymiary 150 i 200 cm, kosztuje 40 zł. Matę po złożeniu możemy nosić tak jak torebkę. Dostępna jest w kilku letnich wzorach. . 15 zł kosztuje zestaw dwóch plastikowych torebek na strój kąpielowy. W zestawie znajdują się dwie torebki różnych rozmiarów. Komplet dostępny jest w kilku wzorach. Torebki zapinane są na zamek. Teraz możecie zobaczyć niektóre z nich. To, co widzicie teraz, to rozkładany plecak o pojemności 10 litrów. Plecak dostępny jest w kolorze czarnym oraz szarym. Na metce umieszczona jest instrukcja składania plecaka. Plecak składa się z dwóch kieszonek zapinanych na zamek, mniejszej i większej, a także bocznej. Tak wygląda ten plecak po rozłożeniu. Większa kieszeń zapinana jest na dwa zamki, mniejsza na jeden. Z boku, jak już wcześniej wspomniałam, ma mniejszą kieszonkę na napoje. Z tyłu regulowane szelki.
Po prawidłowym złożeniu umieścić możemy go do dołączonego woreczka. Za 10 zł kupić możemy podobny plecak, ale w kolorze szarym. W sklepie Pepco kupić możemy także składaną torbę plażową lub piknikową. Torba kosztuje 25 zł, tak prezentuje się po rozłożeniu. Wśród nowych rzeczy, jakie pojawiły się w sklepie Pepco, jest także nadmuchiwana sofa. Zapakowana w wiązany worek kosztuje 40 zł. Tak mniej więcej wygląda po nadmuchaniu. Na półkach tego sklepu znajdziemy także takie właśnie torby z siatki. Możemy wybierać pośród kilku dostępnych kolorów. Każda z toreb kosztuje 25 zł. Poza widoczną teraz jest także torba w kolorze białym, zielonym oraz pomarańczowym. Do wyboru jest także kilka kolorów podróżnych poduszek. Wśród nich znajdziemy poduszki m.in. w kolorze zielonym, szarym lub różowym. Każda kosztuje 12 zł. 10 zł kosztuje chłodząca torebka na butelkę. Wśród ogrodowych dekoracji świetlnych jest łańcuch solarny o długości prawie 20 metrów. Łańcuch składa się z 200 światełek LED, kosztuje 30 zł. $10 kosztuje każda z widocznych teraz dekoracyjnych ogrodowych solarnych lamp. W sklepie Pepco kupić możemy także rozkładaną naścienną dekorację wykonaną ze sztucznych liści, a także gałązek. Taką ozdobę znajdziemy z różnego rodzaju liśćmi. Na przykład jeszcze z takimi. Następną rzeczą wśród nowości jest widoczny teraz plecak. Plecak ma jedną większą kieszeń zapinaną na zatrzask oraz dwie mniejsze. Szelki plecaka są regulowane, dostępny jest w jednym rozmiarze. Kosztuje 45 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.